Ja tak pomyślałem, wiesz, że. Że nie wykorzystasz. No, nie, nie, nie to, że Ja wykorzystam, żartuję. tylko Słuchaj. że może No to zrobimy tak. jeszcze jakiś taki program, to ciebie też pobudzi. Tak. I ten, a zaśpiewaj jeszcze raz tą piosenkę, jaka to było? No, Którą? tą przed chwilą zaśpiewałeś. Nie ta Boże. godzina, to tam było. Nie ta godzina. No, coś przed chwilą śpiewałeś. Czekaj, jak to było. Ręciarskie rodziny smutnie biją, tak? No. Ręciarskie rodziny smutnie biją. Już ma z moją milą, już ma z moją milą rozluczują. Już ma z moją milą, już ma z moją milą rozluczują. Rozluczują, ale nie boim się. Rozluczują, ale nie boim się. Przyjdzie ta godzina, przyjdzie ta godzina, ożenim się. Przyjdzie ta godzina, przyjdzie ta godzina, ożenim się. Teraz jeszcze. Dobra jest ta piosenka. Czekaj. Czekaj. Trochę muszą się poukładać. No u mnie ci się tam lasuje, lasuje. No. Zaraz, zaraz. Sobotienka idzie, czorze maje po niej. Sobotienka idzie, czorze ma. Je po niej. cesta zarubana, cesta zarubana, frajerłoczkę mojej. Nie tak zarubana, ako jest zaciata. Nie tak zarubana, ako jest zaciata. Już je moja mila, już je moja mila, już je moja mila. Turką zajata, już je moja mila, już je moja mila, już je moja mila, od Turką zajata. Teraz. Kręciarskie godziny smutnie biją. Tręciarskie godziny smutnie biją. Co? Zapomniałam. Już ma z moją milą, już ma z moją milą rozluczują. Już ma z moją milą, już ma z moją milą rozluczują. Rozluczują, ale nie boim się. Rozluczują, ale nie boim się. Przyjdzie ta godzina, ożenim się. Przyjdzie ta godzina, ożenim się. Tu jest piosenka jeszcze taka, bardzo. Bardzo. Czekaj, ja ją muszę uchwycić. Chwileczkę. No. Dawno nie śpiewałam w domu. Dlatego tu jestem, żeby sobie przypomniałam. Tak. Od Orawy daż idzie, daż idzie. Już mój mili, nie przyjdzie, nie przyjdzie. Szejhaj, nie przyjdzie, szejhaj, nie przyjdzie. Szejhaj, szejhaj, już mój mili, nie przyjdzie. Przyszedł by on, cesta zła, cesta zła. Keby bola. Psia krew. To widzisz, ja tę piosenkę znam inaczej. Not a polo dysty.
idzie. Oto polo, dys idzie, dys idzie. A mój miły nie przyjdzie, a mój miły nie przyjdzie. Widzisz, taka jest w Opolu. Tak bardzo bliska, podobna jakby sens, prawda? No. No, bardzo podobny, no. Sedi sokol na javori, sedi sokol na javori, prebira si drobne peri. Sedi sokol na javori, prebira si drobne peri. No i co? I dalej. Czekaj, jeszcze taka piosenka, co ja sobie zawsze śpię. A co to jest peri? Pierze. Aha, pierze. Przebiera se do... drobne pierze. No popatrz. A dalej? Nie pamiętam. A dalej nie pamiętam. Nebi... Ale wiem inną, czekaj. Którą sobie z umiłowaniem śpiewałam. Czekaj. Sedi sokol na javori. Nie. Zaraz. Może to jest część dalsza tej piosenki. Nie wiem. Ja sobie pewnego dnia siądę i sobie ponapisuję wszystko, co sobie przypominam. Nie, jak przy mnie tego nie zrobisz, to nie zrobisz. Co robię? Nie zrobisz. Nie znasz mnie. Nie zrobisz. Ja cię muszę tutaj molestować. No, dobrze. Ale... Ja tę piosenkę na przykład znam i taką i też bardzo podobnie. Na przykład jest coś takiego. Wrona na gaju siado i słucho kto z kim gado. Tu dzień, tu noc, tu bida, tu hoc i słucho kto z kim gado. Widzisz? A tutaj też tak na jaworu, nie? No także. I tu i tak siedziała jakaś wrona na tym. Wydawała ze siebie jajka. A, czyli niosła się. Niosła się. Taka czarna. Czarna przyszła. No popatrz. Tutaj przez to okno. Czekaj. Boże, jak widać, jak ja dawno nie śpiewałam. Widzisz, ja jestem też taka fujara, bo ja wcześniej mogłem z tobą pogadać, jak byłaś jeszcze bardziej pamiętliwa, wiesz? To wtedy jeszcze bym to wszystko gdzieś tam ale z ciebie... Ale ja sobie przypomnę, wiesz. Jeszcze bym tam z ciebie gdzieś wydobył, jak z tej studni. Wiesz, ja sobie jeszcze przypomnę sobie. No ja teraz przez zaskoczenie, znaczy, ale... Ja wiem, ale ja w związku z tym będę cię tu nawiedzał częściej. Bardzo proszę. Będziemy grali. Bardzo mi będzie przyjemnie. No. I żonę też. Zaangażuj do śpiewania. Wiesz, ja ją angażuję, ale ona jest taka, że woli wiesz, gdzieś tam sama po tych grządkach, kwiatkach i wnukach. I ona jest bardzo trudna ją w ogóle gdziekolwiek wyciągnąć. Tak? Tak, bardzo trudno. Bardzo trudno. Nie mam na to sposobu. No dobra, Ola, to może jeszcze kilka słów o tej szkole, tej swojej Słowacji. Ty w sumie tam ile klas właśnie byłaś przed wojną? Chyba mówisz... 9. Znaczy... 5 i 4. A potem przeszłam do gimnazjum. No i to długo byłaś tam, bardzo długo. Tak, ja tam długo byłam. Do gimnazjum przeszłam od 4. No to, a w Polsce wtedy mieszkałaś 5 lat na początku, prawda? Mówiłaś, że chyba było. Ale to mieszkałam 5 dziecięcych lat. 5 dziecięcy, czyli najpierw się rodziłaś w Lwowie, tak? W Lwowie, potem nad Sanem, tak? Babci, jeszcze się nad Sanem, nazywa, tak? Ta miejscowość... Podłoczyska. Manastyrzec. Manastyrzec, a to Manastyrzec? Sterzec. Ale to jest
to Podłoczyska to tam było bliżej. Tam, tam, tam. Ta wioska przy Manastyrzec. A jak to się raz po polsku nazywa? Manastyrzec. Jak to się po polsku? Manastyrzec. Tak się do dzisiaj nazywa? Tak. O. Myślę. I to już było na tym terenie Łemkowskim? Tak. Aha, czyli to byli Łemkowie. Tak. A czy ty zapamiętałaś jakąś piosenkę właśnie Łemkowską? Ja nie umiałam Łemkowskiej. Aha, może ta. Czerwony pas za pasem broń i tobór, co błyska z dala. Wesoła myśl, swobodna dłoń. Swobodna dłoń. To życie drala. Piszczur proto czarno szumu, co przygrywa, i opatrza pomyka, do tańca porywa. Dla Wocuła nie ma życia jak na Poninie. My go losy w doły rzucą, lec tęsknoty zginie. Piękna pios. Nie jestem pewny właśnie, czy to jest taka polska typowo, czy łękowska? Łękowska. Łękowska to jest, tak? O, nawet nie wiedziałem, że to łękowska. Tak, łękowska. Ja kiedyś umiałem łękowską piosenkę o księżycu. Już nie pamiętam. Kiedyś byłem w Bieszczadach i ktoś tam nas tego nauczył. Ale... Nie znam. Już nie pamiętam. I ty... Mówisz, że 9 lat i potem gimnazjum, to liceum już, tak? Zaraz, 9 lat szkoły, czyli podstawowa plus 4 gimnazja. Podstawowa była 6-letnia? Nie. Z powrotem. Z czwartej mnie z gimnazjum wyprosili. Aha. Do Mieszczanki. Czyli do podstawowej? Nie, do średniej. Mieszczanka w niej. Po piątej klasie, nie wiem, na przykład tak mnie cofnęli mnie do piątej klasy. Z piątej klasy szłam do Mieszczanki. Tam były 4 klasy, ale ja zrobiłam 3, bo ta czwarta już była na ręczne roboty i na gotowanie i takiego rzeczy. A ja 3 zrobiłam i z trzeciej jeszcze raz zdawałam do gimnazjum. I zdałam. I zaczęłam chodzić do pierwszej gimnazji. No i tam ta wojna już była, tak? Tak. Tam nas poniemczyli. Germanizowali, tak. Musieliśmy się zdrawić na straż. Tak, na straż. Aha, czyli tak hajwita. No tak, coś. Ja tam miałam ulubionego profesora. To był ewangelik, ale on był... Patriota, tak. Także jemuśmy się nie musieli tak zdrawić. No i on mnie uczył matematyki. Pamiętam, jak matce mówił, a... Pan się nie musi martwić, ona tą matematyczkę. No. No i potem księgową dostałeś. Niestety, tak. On? On został zajęty przez Niemców. I oni wszyscy byli odwiezieni do lagru takiego w Lombergu. Nie wiem, czy on tam zginął, czy nie. W każdym razie nasze drogi się rozeszły. Wiesz co, powiem ci tak, Ola. No? Dzisiaj zadamy spokój i skończymy. Dobrze. Bo ja będę, muszę jechać tam na swoje zajęcia. Ale ja do ciebie będę przyjeżdżał, a ty sobie będziesz przypominać. Dobrze, ja no, będę pisać to, co sobie przypomnę. No, widzisz, to bardzo dobrze. I spróbujemy coś tak sklecić, może się nam uda jakiś taki reportaż zrobić, jakiś taki fajny, bo to warto. A ja te piosenki bym jeszcze wykorzystał, wiesz, bo bardzo mi się podoba, tylko że jedna zwrotka tylko, dość troszkę za mało, przynajmniej dwie zwrotki, wiesz, tam. Wiesz, no ja będę sobie przypominała. No, to bo to bardzo fajnie, ja tam, wiesz, ja się zajmuję tą muzyką źródeł, czyli tą muzyką, wiesz, tam, tą wczesną, taką ludową.
i Słowacja to jest bardzo blisko i my te piosenki też gdzieś tam śpiewamy. Tak, tak, i one mi się bardzo podobają. One zresztą bardzo podobne nawet są do naszych. Tak jak nawet ja ci tu śpiewałem, nie tu tak, a tu tak. Nie? I to są tak, tak. Jakby te... Ja ci zagram coś. Ja właściwie cierpię ciągle przez to rozdwojenie, wiesz? No widzisz. No tak, bo ty jesteś trochę taka tu i tu. Mhm. No zresztą, jak mówiłaś, że jakiś sentyment został, chociaż potem nie jeździłaś tam, nie? Już nie. Ale ja jeszcze jeździłam, miałam tam przyjaciółkę. A wiesz, jaki mam pomysł? No. Jakby się nam udało tam z tą panią redaktor zainteresować, to możemy tą Nicolę namówić do tego, żeby zaśpiewała jedną z twoich piosenek. Nicolę? No. Dobrze. Jedną z tych twoich piosenek. Choćby nawet tą, którą oni śpiewali, tą właśnie miedzi, tak? Miedzi chorami, tak to było. Miedzi chorami, nie? Tak, to właśnie. Miedzi chorami, lipa zelena. Teraz przygotowuję się na koncerty. Jaki koncert? No z Mariną jadę. No zagram ci jakąś piosenkę. No zawsze jest równie przyjemność. Na pewno ją znasz. No, zagram, a nie będę śpiewał, żebyś zgadła, co to za... Aha.
więcej wiąnie niż ma. Padam, 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 przecież nie raz i nie dwa wyciągałam mnie na jego i śnieg rozpraszał mam raz na chwilę. Tu noc, tu wida, tu noc, tu ręki ci będą mieli.
Lis. No. Pięknie, pięknie, chłopcze. Myśmy się na koniec spotkali. No musi, wiesz, ja często zajęty jestem, ja cię przepraszam, ale ja czasami dzwonisz, ale ja albo tu, albo tam, albo mam jakieś, wiesz, jakieś prace. Ja rozumiem, rozumiem. Ale zawsze będę tam odzwaniał albo chwilę pogadam z tobą. Dobrze. I przyjadę do domu, wiesz? Przyjedź, przyjedź. Nazywał spotkania z Olą. A ty przypominaj sobie piosenki, bo ja będę chciał się nauczyć tych piosenek, to, wiesz? To jest też twoje. Chcę się nauczyć, wiesz, tam niektórych. Dobrze, bardzo mi się dobrze, one podobają. Dobrze, popracujemy nad tym. Ja nawet na polski potem przetłumaczymy coś może, ale... Jak na przykład te pieża, nie wiedziałem, że to tak... Że te pieża tam... A, to jeszcze trzeba. Tak.